Tych polskich artystów nie ma już wśród nas, oni odeszli w 2024 roku. Polacy ich uwielbiali. Z okazji zbliżających się uroczystości, jakimi są Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny, przypomnijmy artystów, którzy odeszli 2024 roku. To właśnie oni przez lata artystycznej działalności pozostawili po sobie ślad, który będzie z nami obecny zdecydowanie na długo. To oni zmarli w 2024 roku, 1 listopada dla wielu Polaków jest wyjątkowym dniem. To właśnie wtedy przypada uroczystość wszystkich świętych, podczas których obywatele licznie gromadzą się na cmentarzach, by zapalić znicze na grobach swoich bliskich oraz pomodlić się za nich podczas uroczystej mszy świętej. Zaś 2 listopada przypada dzień zaduszny, który również gromadzi na cmentarzach wiele osób pogrążonych w zadumie. Niestety w ciągu ostatnich miesięcy musieliśmy pożegnać się z wieloma znanymi osobistościami. Z tej okazji przypomnijmy artystów, którzy odeszli w 2024 roku. To właśnie oni starali się, by publiczność, która miała okazję zobaczyć ich artystyczne działania, była zachwycona. 25 października zmarła Jadwiga Barańska, artystka, która zasłynęła rolą Barbary niechcic w nocach i dnach, odeszła krótko po swoich 89 urodzinach. Jak przekazywał jej mąż Jerzy Antczak, aktorka w ostatnim czasie zmagała się z problemami zdrowotnymi. 18 września odszedł Felicjan Andrzejczak, który wraz z zespołem Budka Suflera wylansował hit T. Jolka, Jolka, odszedł w wieku 76 lat, jednak niemal do końca był aktywny zawodowo i występował na scenie. Krzysztof Cugowski w rozmowie z faktem zdradził, że wokalista zmagał się z poważną chorobą. 9 lipca zmarł Jerzy Stur. Był utalentowanym aktorem, a ciągu swojej wieloletniej kariery stworzył mnóstwo niezapomnianych ról. Miał 77 lat. W ostatnich latach zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym z nowotworem krtani. 6 kwietnia zmarła Zofia Kucówna. Miała 90 lat, zagrała w wielu kultowych produkcjach, a ostatnie chwile przed śmiercią spędziła w domu artystów weteranów scen polskich w Skolimowie. To oni zmarli w 2024 roku, 1 czerwca zmarł Janusz Rewiński, który dla wielu fanów pozostanie filmowym siarą. Utalentowany artysta miał 74 lata. W ostatnich latach zdecydowanie wycofał się z show biznesu, a spokój od zgiełku znalazł w swojej malowniczej, wiejskiej posiadłości. 7 czerwca odeszła aktorka Barbara Sienkiewicz, która duży rozgłos zyskała za sprawą dojrzałego macierzyństwa. Przez niektórych określana była mianem najstarszej matki w Polsce. Miała 69 lat. Osierociła bliźnięta. 9 czerwca zmarła Marzena Kipielsztuka, którą widzowie zapamiętali przede wszystkim jako serialową halinkę kiepską. Miała 58 lat. Niedługo przed śmiercią poważnie chorowała i przebywała w hospicjum w Wałbrzychu. 8 lipca zmarł Tadeusz Woźniak. Był utalentowanym piosenkarzem, muzykiem oraz kompozytorem. Jego najbardziej rozpoznawalnym przebojem był zegarmistrz światła. Miał 77 lat. 6 maja odszedł Jacek Zieliński. Był wokalistą, trębaczem, skrzypkiem, aranżerem oraz kompozytorem. Był również współzałożycielem legendarnego zespołu Skaldowie. Miał 77 lat. 1 sierpnia zmarł Krzysztof Banaszyk, znakomity aktor dubbingowy, podkładający głos pod wiele kultowych postaci. Miał 54 lata. 23 sierpnia odszedł również Wojciech Paszkowski, związany ze światem dubingu. Jego głosem mówiło liczne grono postaci animowanych. Miał 64 lata. Nie podano oficjalnej przyczyny jego śmierci, lecz wiadomo, że wcześniej zmagał się z problemami zdrowotnymi, dwukrotnie przeszedł udar mózgu, co wyraźnie odbiło się na jego karierze.